Hej, z tej strony Gucio. Jeżeli szukacie porządnego wyzwania, dobrej symulacji i ewentualnie zimowego treningu przed właściwym sezonem motocyklowym, to GP Bikes jest stworzone dla Was. Dzisiejszym gościem jest także Jarek Jakubowski, instruktor jazdy torowej oraz zawodnik. I myślę, że warto posłuchać, co ciekawego na ten temat ma do powiedzenia. Zapraszam. MotoGP 22, Ride 4, Rims Racing, to wszystko to są świetne gry, bardzo realistyczne, ale GP Bikes to jest typowy symulator. Liczy się mega wyczucie, nie ma miejsca na błędy, no i wymaga od gracza bardzo dużej ilości cierpliwości, bowiem zwykle początki kończą się tak. GP Bikes jest stworzone przez pasjonatów. Sama gra może wydawać się niezbyt atrakcyjna dla odbiorcy, bowiem startowo domyślnie mamy tutaj dosłownie 2-3 tory, jeden dostępny motocykl o pojemności 500 cm3. Jednakże całą robotę robi praca moderów. Do gry możemy dodać absolutnie wszystko, mnóstwo mega ciekawych torów, fantastycznych motocykli rodem z Superbike lub MotoGP, a nawet nasz kochany Tor Poznań. Dla mnie jako gracza ta symulacja wydała się być bardzo trudna. Jednak kiedy się w nią zagłębiałem, z okrążenia na okrążenie byłem coraz szybszy, coraz lepiej mi się jeździło, coraz lepiej rozumiałem to wszystko. Nie ukrywam, że doświadczenia z torów wyścigowych prawdziwych bardzo, bardzo pomogły w zrozumieniu tego, co dzieje się z motocyklem w samej grze. Domyślnie gracze grają z perspektywy TPP, czyli widoku zza pleców, ale ten wydaje mi się, że nie pasuje do tego typu rozgrywki. Jeżeli chcecie poczuć to, co czuje prawdziwy motocyklista, to zdecydowanie sugeruję kamerkę z kasku. Gra świetnie odwzorowuje zużycie opon, nierówności na torze, pracę zawieszenia. Wszystko tutaj działa tip-top i musimy myśleć o tym, co robimy, ścigając się motocyklem po torze. Gwarantuję Wam, że każda rzecz, którą tutaj zrobimy źle i zrobimy ją na żywo, pokryją się ze sobą 1:1, dlatego uważam, że GP Bikes jest świetnym przygotowaniem teoretycznym do realnego torowania. Skoro GP Bikes jest symulatorem, to jego zadaniem jest jak najwierniejsze odwzorowanie tego, co dzieje się na prawdziwym torze wyścigowym na ekranie naszego monitora. Kto mógłby w takim razie najlepiej wypowiedzieć się w tym temacie? Oczywiście ktoś, kto się ściga. Jest dzisiaj z nami Jarek Jakubowski, zawodnik motocyklowy, a także instruktor jazdy torowej, track day trener. Oddaję mu głos. Witam wszystkich miłośników e-sportu, wyścigów wirtualnych, motocyklowych. Witam Cię, Mateusz. Ja się nazywam Jarosław Jakubowski, jestem instruktorem sportu motocyklowego. Jestem zawodnikiem, czynnym zawodnikiem, ścigam się teraz na supermoto, kiedyś wyścigowym motocykle 1000 cm. Jestem także wirtualnym zawodnikiem, teraz jest Liga Warbos Polish League, której organizatorem jest Mateusz Kapusta, zwany Gucio 1846, za co jesteśmy mu wdzięczni, ponieważ na wysokim poziomie możemy się ścigać, on nam komentuje wyścigi, jest bardzo fajna społeczność wirtualna, motocyklowa. Dziękuję Mateusz za zaproszenie do swojego wideobloga. Mateusz poprosił mnie, abym odpowiedział na 3 krótkie pytania. Pytania odnośnie gry symulatora, która się nazywa GP Bikes. I teraz GP Bikes to jest tytuł, który jest w ciągłym rozwoju. Tworzy to jedna osoba, która pracowała kiedyś w Milestone przy dobrych projektach. To jest człowiek, który się nazywa Piboso, w społeczności ma taką ksywę.
Nie wiem, jak ma na imię, na nazwisko, ja się tak nie interesowałem. Pracował kiedyś w Milestone, tworzył tytuły jak Superbike 2000, 2001. Pewnie większość z Was nie kojarzy tych tytułów, ponieważ to było ćwierć wieku temu, że tak powiem. Aż tak starzy dinozaury jeszcze po prostu się ścigają na motocyklach wirtualnie, tak jak ja. Tytuł jest w rozwoju. I teraz, tak żeby pójść na skrót, uprzedzam, jeżeli ktoś będzie chciał spróbować, nie wchodzić w demo, bo demo jest marketingowo źle zrobione, kupić licencję za 100 parę złotych i wtedy mamy dostęp do forum. Na forum są entuzjaści i tego tytułu jest masa dodatków, tory przeróżne z całego świata. Motocykle, teraz najnowszy dodatek Superbike 22, bardzo fajny, tory premium, bardzo dobrze wyglądające, odwzorowane, można powiedzieć, że zeskanowane tory takie Kestory, Ricardo Tormo, Jerez, Mugello, Slovakia Ring, dowolne fajne tory do wyboru, po prostu możemy ściągać i jeździć. I teraz pierwsze pytanie, odpowiem na pierwsze pytanie, czy według Ciebie zawodnika motocyklowego GP Bikes wystarczająco dobrze odzorował rally z jazdy motocyklem po torze? Tak, po pierwsze przyczepność opon, kontakt opony z podłożem i to, jak się zachowuje opona, że może być przewidywalna. Właśnie tutaj w niektórych motocyklach stosuje się opony Dunlop, w niektórych Pirelli, i te opony mają każdą inną charakterystykę. To jest znakomicie odwzorowane. Druga rzecz, shimmy, czyli wężykowanie motocykla. Jeżeli zbyt agresywnie wchodzimy w zakręt, czy przerzucamy motocykl, bądź agresywnie wychodzimy z zakrętów, może dojść do właśnie tego zjawiska, które jest niwelowane w realu amortyzator skrętu motocyklowego. Oczywiście w tej grze też jest amortyzator skrętu, który możemy regulować, tam 25 klików amortyzator Rollinsa. To jest też bardzo dobrze przedstawione. Kolejna rzecz, patrzenie w zakręt. Umiejętność patrzenia w zakręt, co za tym idzie, dobrego pokonywania zakrętu i dobrego przejeżdżania, dobrej nitki przejazdu po torze. Bez odpowiedniego patrzenia no, nigdy nam się nie uda dobrze pokonać zakrętu. Ta gra wymaga właśnie, abyśmy to uczynili. Możemy założyć sobie VR, urządzenie na głowę, gdzie wirtualnie widzimy ten świat i po prostu spoglądać w zakręt, wychylać głowę, tak? I możemy także ustawić opcję, że VR będzie ruchy głową będą sterowały zawodnikiem na motocyklu, a motocyklem będziemy sterowali z pada. Czyli to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Pokrótce mówiąc, możemy wjeżdżać w prawy zakręt z motocyklem, wysunąć głowę w lewą stronę i będziemy jechać na X-a. No to też jest kapitalnie przemyślane w tej grze. Fizyka działająca na zawieszenie, to widać i czuć po prostu podczas jazdy. Niesamowicie jest to stworzone. Tak więc, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to bardzo dobrze jest odwzorowana fizyka. Pewnie to będzie jeszcze poprawiane, ponieważ gra jest w ciągu rozwoju już od 10 lat, no ale to jest czasami plusem takich gier, które są długo rozwijane. Jest to, że są później dobrze dopracowane. Drugie pytanie. Czy wiedza z toru wyścigowego, doświadczenia z realnej jazdy jest kluczowe, aby dobrze radzić sobie w GP Bikes? Kluczowe może nie, ale na pewno pomaga w zrozumieniu tego, jak jechać po torze, jak pokonywać zakręty, że często zachodzi takie zjawisko, na przykład osoby, które trafiają na tor, zbyt wcześnie wjeżdżają w zakręty, no niestety większość zakrętów trzeba opóźniać, żeby mieć dużo więcej miejsca na wyjściu z zakrętu, później wcześniej odpalać manetkę gazu, co się przekłada na czas. To jak najbardziej jest pomocne, ale nie kluczowe. No i ustawienie motocykla. Mamy jakąś tam wiedzę ze świata realnego, jak powinien być ustawiony motocykl, do jakich warunków, i możemy po prostu wspomagać się tą wiedzą, która, jeżeli chodzi o tytuł GP Bikes, działa. Właśnie jeżeli chodzi o zmianę geometrii motocykla, wysokość, znaczy twardość zawieszenia,
wymiana sprężyn na inne, czy dobór ogumienia, takie podstawowe rzeczy, to jak najbardziej to działa i pomaga. Nie jest może kluczowe. Trzecie pytanie. Czy według Ciebie GP Bikes może stanowić dobre miejsce dla treningu dla zawodowych motocyklistów i na odwrót? Czy może pomóc zwykłym graczom w debiucie na prawdziwym torze? Druga część pytania trzeciego. Może pomóc pod tym względem, że jeżeli ktoś nie zna kolejności zakrętów poszczególnego toru i nie do końca może wie, jaką nitką jechać, to gra jak najbardziej przygotuje takiego przyszłego zawodnika w tym, jak po prostu odpowiednio, jaką nitkę obrać, żeby odpowiednio przejechać po tym torze. Tutaj dużym ułatwieniem jest jazda na czas z własnym duchem, czyli robimy okrążenie pomiarowe i później zapisuje nam się duch, który przed nami jedzie i pokonując kolejne okrążenia możemy dojść do idealnego lapu i to jest bardzo na plus, jeżeli chodzi o naukę jazdy po zakrętach, to tutaj jak najbardziej może pomóc zwykłym graczom w debiucie, ale to by było na tyle. Więcej bym się nie spodziewał, jeżeli chodzi o fizykę motocykla, no to też inaczej troszeczkę w realu te siły działają na motocykl. Tutaj no, nie mamy, siedząc przed telewizorem, nie mamy tego, nie działa na nas żadna fizyka, jaka działa w prawdziwym świecie. Tak więc tutaj z tą fizyką bym uważał, ale jeżeli chodzi o przygotowanie się takie teoretyczne do tego, jak jechać po torze i jaka jest kolejność zakrętów, to jak najbardziej. Pierwsza część trzeciego pytania, czy według Ciebie GP Bikes może stanowić dobre miejsce do treningu dla zawodowych motocyklistów? Oczywiście może stanowić. Z tym, że zależy, kto czego szuka. Ja tutaj może się odniosę do dwa słowa na temat mojego prywatnego projektu. Mam nadzieję, że Mateusz mi wybaczysz. Buduję symulator motocykla już drugi rok. Po prostu siadamy na motocykl i możemy jechać. W czasie rzeczywistym możemy sterować jakby symulacją, sterować motocyklem wirtualnym i po prostu jechać, bawić się dobrze, pokonywać zakręty. I takie urządzenie jak najbardziej, jeżeli zawodnicy będą chcieli zimową porą, jeżeli będzie ten okres właśnie wyciszony, nie będzie można jeździć po prawdziwych torach, to można będzie usiąść na takie urządzenie. Mam nadzieję, że dojdzie to do finalizacji w końcu i będę mógł przedstawić Wam ten projekt, a może nawet go gdzieś kiedyś wypożyczać, bądź powielać i sprzedawać. To takie urządzenie może być trenażerem właśnie, jeżeli chodzi o pamięć mięśniową, używanie mięśni, tych, których używamy w realnym ściganiu. I oczywiście ja jako osoba, która ma praktykę na torze, praktykę motocykli wyścigowych, wiem, czego oczekiwać od takiego symulatora i cały czas dopracowywuję takie elementy, które po prostu będą jak najbardziej symulowały tą prawdziwą jazdę. Tak więc, jeżeli będzie takie urządzenie przy połączeniu z programem GP Bikes, naprawdę będzie tworzyło bardzo fajną maszynę fitness, trenażer dla zawodników po to, aby ćwiczyć po prostu w okresie zimowym albo po prostu ćwiczyć, jeździć w bezpiecznych warunkach, przechodzić jakieś tam limity, czy pokonywać jeszcze lepiej, doprowadzać do tego, żeby pokonywać zakręty jeszcze dokładniej, bądź zobaczyć, gdzie możemy jakie limity przekraczać. W świecie realnym wiadomo, przekraczanie limitów może się wiązać z kontuzjami, z nieprzyjemnymi rzeczami. No to jest normalne. W świecie sportu po prostu dochodzi do wypadków i to jest normalne. W świecie wirtualnym jest o tyle plus, że po prostu jeżeli gdzieś przekraczamy limity, to możemy zrestartować, jechać od początku i nic się nie dzieje. No i tutaj też jest taka analiza właśnie to,
co się bardziej opłaca. Czy w ten zakręt opłaca się jeszcze opóźnić bardziej skręt do wierzchołka, czy może troszeczkę płycej w niego wejść szybciej, czy tutaj w tej szykanie po prostu szybciej przerzucić motocykl. To są rzeczy, które po prostu możemy wytrenować na urządzeniu i oczywiście może to jak najbardziej wspomagać. Dziękuję bardzo za uwagę i polecam wszystkim tytuł. Bawcie się dobrze, dołączajcie do świata e-sportowego, ponieważ jest bardzo fajna atmosfera ścigania, fajna rywalizacja i polecam jak najbardziej. Dziękuję Mateusz i do usłyszenia. Jak widzicie, GP Bikes może Wam przekazać sporo fajnej wiedzy teoretycznej, pomóc trochę poprawić nitkę toru i to jest chyba najważniejsze tak naprawdę, ale przede wszystkim kiedy się wczujecie, kiedy zrozumiecie w jaki sposób działa gra, no to możecie się po prostu świetnie bawić. My trzymamy kciuki za rozwój symulatora, nad którym pracuje Jarek Jakubowski i bardzo dziękuję mu za obecność i że mógł Wam wytłumaczyć wszystko w tak profesjonalny sposób. Trzymajcie się ciepło, cześć.